Hej, zapraszam Was dzisiaj na makijaż, który wyszedł trochę tematycznie, ponieważ wszystko było niebiesko-fioletowe i tutaj moje tańce Coachella była, więc słuchałam. Biorę sobie kredkę Paese w odcieniu Soft Brown, to jest taki delikatny brąz, nie za dużo, i Truglu z Claresy. To jest żel, który naprawdę dużo, dużo się nabiera produktu. Jest mocny, ale trzeba uważać. Ta kredka pudrowa z Paese jest fajna do wypełnienia, jednak nie nadaje się do mocnego wyrysowywania tego wszystkiego, co tam mam, a mam dużo dziur, trzeba przyznać, szczególnie w ostatnim czasie. Ale do takiego delikatniejszego, można powiedzieć, obrysu jest fajna. Może nie jest idealna, ale jest fajna. Jeśli chodzi o ten żel z Claresy, on jest naprawdę mocny, to trzeba przyznać. On jest naprawdę mocny i czasem trudno go zmyć. Jednak, no, dramat. Rozpuszcza mi wszystko, grudkuje mi wszystko. Jeśli źle go nałożę, nakładam go już po nałożeniu kredki, ponieważ przed kompletnie mi się nie sprawdził. Wracam do mojego ulubionego Inglota i biorę sobie paletkę z The Dots Cosmetics z CeraVe. I pierwszym odcieniem jest Content, taki fioletowo-liliowo-niebieski, wręcz błękitno-niebieski. Przyznaję, jest to jeden z moich ulubionych cieni w tej paletce i wygląda cudownie. Jednak zauważyłem, że na filmie wygląda dosyć nierówno rozłożenie tego wszystkiego. I to nie tylko przy tym jasnym, ale też później przy tym ciemniejszym. Nie wiem czemu, ponieważ na żywo to wyglądało bardzo dobrze. Kolejny odcień, taki, no już niebieski, niebieski, to jest Friendly. I tu będzie naprawdę widać, jakby tam się robiły prześwit za prześwitem. I to był dramat. Nakładanie tego tak, żeby cała się nie upaćkać, to był dramat. Szczególnie przy moich tańcach, wygibańcach, naprawdę. Co chwilę sobie przyśpiewywałam. Robię tutaj jakby pseudokreskę, taką pseudogranicę, do której dochodzę tym niebieskim cieniem. Przez to, że ten pędzelek jest taki troszeczkę spiczasty na samym końcu, mogę to zrobić w taki pewny sposób. Szczególnie, że jest to taki mój już stary trik. Zamiast wyrysowywania sobie takim małym pędzelkiem i blenduję co chwilę te niebieskości, te fioleto niebieskości wręcz. Nie mam tutaj może za dużo roboty, jednak trzeba było uważać, żeby nie za dużo znikło tego ciemniejszego odcienia. I to samo robię na dole z tym ciemnym. Dosyć daleko wyjeżdżam i dodaję Super Shocka Truly Loving z BT21. Uwielbiam, wygląda cudownie. Jest taki niebiesko-fioletowy, czyli idealnie pasuje tutaj. Jednak on nie ma bardzo dużej bazy kolorystycznej, tak żeby przykryć idealnie tą powiekę. Więc na to będę nakładała jeszcze kolejny odcień z The Dots Cosmetics, który zaraz Wam pokażę. Ale widzicie te drobinki, one pięknie wyglądają. No jednak brakuje tutaj tego krycia, takiego porządniejszego. Doblendowuję jeszcze to wszystko, żeby te drobinki też trochę pospadały z tych miejsc, których nie potrzebuję. I tutaj ten piękny odcień fioletowy to jest Optimistic. On nawet trochę ma w sobie tego niebieskiego, więc idealnie tutaj pomiędzy te dwa odcienie, ten błyszczący Super Shock i ten matowy, ciemny. Widzicie to? Widzicie? Pasuje tutaj idealnie. I żeby dopełnić, już stwierdziłam, co tam. Biorę sobie do końca ten ciemny niebieski. I powiem Wam, że nie było źle. Dodaję sobie do tego nową kredkę Varieté w takim liliowym odcieniu, lawendowym wręcz. Chyba się nawet nazywa Lavender. I ta kredka jest bardzo ładna, bardzo, bardzo ładna, ale przyznaję, nie jest ona idealna.
I tutaj, jak widać, fioletowy dalej króluje. To jest Beauty Glow Primer z Bell. Taki primer rozświetlający, który daje blask. Po prostu jak ta beka, taki był primer, który pięknie rozświetlał cerę. I Better Than Perfect z Eveline w tym najjaśniejszym odcieniu Ivory 01. I widzieliście to? Widzieliście? Oczywiście, musiało wytrysnąć tak, żeby wszędzie było. Dobrze, że nie na mnie. I doklepuję sobie gąbeczką po roztarciu już palcami. Nie chcę wielkiego krycia w ostatnim czasie, więc bardzo mocno rozcielam. I tutaj będą dwa korektory, których już nie dodałam w edycji. Po prostu nie było ich widać na filmie, już kompletnie tak je prześwietliło. Ale był to Eveline, ten pierwszy taki korektor. Nie pamiętam jaki. I Revolution. I tutaj jest róż z Rare Beauty, w ten najciemniejszy odcień poszłam, który u mnie bardzo mocno wybija się na różowo. I nie mam z tym żadnego problemu. Naprawdę żadnego problemu, że bardzo dużo nawaliłam tego różu, aż za dużo, ale cóż mogłam poradzić, uwielbiam róż, uwielbiam. I dalej dałam troszeczkę bronzera od Ingrid, ale nie jest to moja ulubiona formuła, ponieważ ona zastygła, no po prostu koszmar, nie wiem jak to się stało, zastygło to okropnie i porobiły się takie wręcz pomarańczowe plamy. Dodałam sobie pudru, chociaż nawet nie musiałam, Fresh Rosie z Hean, ponieważ moja cera jest ostatnio dosyć sucha, więc prawie wszystko na niej mocno zastyga i delikatnie bardzo pudruję, bardzo delikatnie. Tutaj Satin Loose Powder znam, wklepuję w pędzel bardzo dokładnie, czasem też i w biurko, zależy. I omiatam agresywnie, dosyć, to wszystko. I rozświetlacz pokusa, ten jasny, ten jasny odcień. I nawalam go wszędzie. Także w wewnętrznym kąciku, jak tutaj widzicie, ponieważ on jest piękny w wewnętrznym kąciku, przyznaję, nie lubię go bardzo jako rozświetlacza do twarzy, ale do wewnętrznego kącika jest idealny. No i na nos oczywiście, że musiałam go dać na nos. Nie potrzebuję, ale chcę. I coś, żeby pasowało bardziej do policzków, czyli pomadka z Colourpop. Nie jest to moja ulubiona formuła, ponieważ wygląda czasem sucho na moich ustach, ale co tam. I Ma Fashion z Revolution, to jest odcień Sailor Moon, tego błyszczyka, ale on jest taki lepiący, okropnie lepiący. No ale tak, tak to wygląda, może nie jest idealnie, ale ja tam czułam się dobrze, bardzo dobrze w tym makijażu. I tak to wygląda, razem z moimi różowymi odcieniami na głowie. I to tyle na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie i na razie. Pa! Pa, pa!